Tak, i to smog na takim stojaku potężnym. O, tu go macie z błeku widok. Honda XR. X to jest Yamaha, tu chyba XR. Nie wiem dokładnie. Dowiem się, bo nawet żadnej kartki nie ma w paszce ani nic. 591, czyli 600. I rozkręcamy go w drobne. W celu. Prawdopodobnie szlifu. I tam kilku innych tematów. Na wymianę łożysk, uszczelek, korbowodu być może. Cześć, nie pamiętam dokładnie, który rok to mi mówił właściciel, ale tak jak mówię, żadnej kartki przynajmniej nie zauważyłem w paczce, więc no wiele tutaj się nie wypowiem. I tu będzie nagrywanie... Ach, cholera. Idzie, idzie. Tu będzie nagrywanie tyle inne, że nie z kamery. A świeca jest nowa. Nie z uchwytu, tak jak to bywało często. Tylko tak od czasu do czasu coś dogram, bo... No uchwyt by był w tej pozycji, no co byście widzieli. A nie będę kamery gdzieś na suficie wiązał czy co, no bo stojak wyższy, wiadomo. Fajnie, bo akurat na wysokości wzroku. Także jak rozbiorę, powiedzmy, po głowicę, to coś tam dodam ciekawego na ten temat. Tak wygląda. Można sobie kręcić stojakiem. Jak kupowałem stojak, a tutaj się blokuje, bo tam taka śruba jest, ale można popuścić. To mi mówił sprzedający, żebym wygłosił jakąś opinię na jego temat. Jak na razie opinii brak. No zobaczymy, czy to się w miarę spisze, czy nie. No i tak go będę musiał wciągnąć do rozpołowienia, to wiadomo. Tej innej opcji nie ma. O, przyszedł pomocnik, chodź. Chodź, wara. Tu macie pomocnika mojego. Cześć, psina. Cześć, pysku paskudny. I coś przyszła pogadać, co? Przywitaj się z wszystkimi. Pociąg językiem, ej, pociąg kamerę. A, nos macie psie. O, właśnie. No. I psie. Co mi tutaj miętolisz tym językiem? No, i tak właśnie. Pomocnik poszedł, pierdoli nie robi. Dobra, porozkręcam to i jak będę miał głowicę ściągniętą, to wtedy się włączę. Kolejny raz coś tam powiem, co i jak. Dobra, wracam za chwilę. I tak, jak widzicie, cylinder jest po szlifie. Tłok jest nowy. Zawory nie są nowe na pewno. Zawory są jeszcze oryginał hondowskie, ale to grube jak sztylet od siekiery, to siekiery od łopaty. No nie wiem, co właściciel mówił, że gdzieś go tam kupił i gdzieś podobno ktoś mu mówi, że coś było robione. Nie wiem, ściągnę jeszcze cylinder, zobaczymy. Tutaj, no, znaczy, może i był robiony, ale na pewno długo, długo stał, bo minimalnie już widzicie, wałki zaczyna brać korozja, a nawet ten jest coś kwadratowy, ten wałeczek. Jak się mu przyglądniecie temu drugiemu, ten jest fajny, okrągły. No nie, nie jest okrągły. A wałki by wypadało wymienić. Nie są okrągłe już. To są mocno wytarte. No ta jedynie jest w porządku, a no reszta już jest mocno nie w porządku, na pewno krzywka. Ten jest fajny, ten tutaj, a ten no to już widać, widać, mocno widać. I to nawet bym się, czy on nie był naspawywany i regenerowany, bo takie widać otwory w nim jak po spawarce szlifowane. No nieważne. To na pewno trzeba będzie dać znać właścicielowi. A reszta wygląda, no, zdrowo bym powiedział. No, szlif na pewno był. Tłok jest nowy. Zobaczymy. Ściągnę cylinder. Zobaczymy, jak tam korba, czy coś było więcej robione. Ale obstawiam, że nie, bo on chyba nie był rozpoławiany nigdy. Pod cylindrem widać, że jest już szczelka świeża. No a reszta, no właściciel chciał rozebrać, także rozbieramy. Także wracam znowu za chwilę. O, tak wyglądają zawory. Tak wygląda tłoczek. Brak oznaczeń, ale po czcionce obstawiałem, że to jest własny. Dzwoniłem do właściciela. On zadzwonił do tego, kto robił ten silnik, bo to gdzieś tam kupiony. I faktycznie jest własny tłok. Żadnych oznaczeń, brak nic. Jedynie tak po czcionce. Można się kapnąć i po tej strzałce tutaj. Cylinder, no to tak widać nie będzie, ale był szlif robiony. Delikatnie go włożę. O, dobra. Co dalej? Tutaj porozkręcane. Powiem szczerze, że konstrukcja jest kurewsko prosta i toporna.
Ale że on stał długo i tutaj się już na stworzniu takie troszkę wżery porobiły, które minimalnie czuć pod palcem. Stał ponoć 10 lat. Też jest taki temat, że nie wiadomo jak korpowód, no niby się kręci, ale będzie jakiś troszkę korozji na nim i no i też dupa, że tak powiem, nie? Porozbierane sprzęgły, wszystko. Tutaj to nic nadzwyczajnego, z tej strony magneto też zeszło. No i co tu więcej pokazać? No wałek bym pokazał, ale to akurat tego nie wyłapie kamera. Zresztą chyba wcześniej było. O, śruba jeszcze jedna. Także to taki będzie film krótszy, ale coś tam będzie, bo ten stojak fajny. Powiem szczerze, że jak na razie spoko, tylko że no duży, no ale no co zrobić. Na czterocylindrowe silniki i na takiego tucoka jak ten w sam raz. W miarę się wygodnie nawet pracuje na nim. Dobra, no zbiję go na pół młotkiem, przecinakiem. Tu wiadomo, tu bijemy. O, śrubokręt płaski akurat. Przypierdolić, musi się rozejść. A jak nie, to większy przecinak. I zobaczymy, jak tam ta skrzynia wygląda i... No i wał, bo tu widzę też, jest taka konstrukcja ciekawa z przeciwwagą. Na kole zębatym. No nic. Kurwa, spanie, łopić się i spać piątek. Dobra, wracam za chwilę. I tak ten temat wygląda. Nie było to chyba rozbierane, chociaż po zielonej uszczelce może i było. Wodziki. Mamy jedną łośkę, trzy wodziki. Brak najmniejszego zużycia. Powiem szczerze, że te stare konstrukcje to jest czołg. O, tutaj wał korbowy waży może z 10 kg. Jest konstrukcja skrzynia biegów. Tutaj ta drobnica, to muszę sobie tu położyć, żeby mi to nie zginęło. Skrzynia biegów również bez najmniejszego zużycia. Tryby leć. Sprzęgła kłowe, wszystko jak nowe. Tutaj również. Dało się? Dało. No nic. Tak wygląda. Co ja mu na to poradzę? Znaczy no, broń Boże, nic bym nie chciał radzić nawet. Bo i po co? O, tutaj. O, tutaj druga połóweczka. A kurwa, jakiś... A, uszczelka tak wystaje. Sobie złapałem głupio. Łożyska, wałka wyrównoważającego. Tutaj druga strona. Uszczelniacze. No jest. Nie powiem, bo konstrukcja mega. Dobra, no wałeczek. To jest wałek wyrównoważający, nie? Jak przeciwwaga w korbie, w wale korbowym jakiegoś krosa 250. To jest tylko wałeczek wyrównoważający. No ale pojemność też nie mała. O, na razie niech tak leży. Na pewno nie zginie. Dobra, dziś już fajrant, sprzątam i... No i tyle. Kiedyś tam zobaczycie składanie tego silnika. Muszę go pomyć, wyczyścić. Gwinty pozabezpieczać, wyszkiełkować, stare uszczelki pousuwać. No akurat nie usuwam teraz, bo przy myciu, jak one namokną, to później fajnie schodzą. Jak są mokre. A tak to się tak łupie po kawałku. Chujowo trochę. Dobra, nieważne. Składam. Ułożę go gdzieś z boku, niech leży. Na razie do jutra i... A jutro go gdzieś tam... O kurwa, znowu. A jutro go gdzieś tam w kąt wepchnę. Spanie mi bierze znowu. To jest znak. Weekend się zaczyna, pora się napierdolić. Na razie, trzymajcie się, hej.